cenne wspomnienia. Taką mam nadzieję. Witam w aplikacji Flashpoint 9.0. Projekt ten ma na celu archiwizację gier Flash. Nie tylko gier Flash w sumie. Archiwizację wszystkich ogólnie aplikacji, gier, animacji, które wykorzystują różne, no teraz już powiedzmy archaiczne rozszerzenia. Tak jak Silverlight albo Shockwave. Shockwave był mój ulubiony, bo w 3D były giery. Ale tak, zaczniemy od edukacji. Zaczniemy od doedukowania was na pewne tematy. Posłuchajcie, młodziki. For kingdoms to survive, it is in our interest to crush any resistance. Już widzę, że ta gra nie była do fullscreena robiona. O, więc musimy tak zrobić. Z jakiegoś powodu nie mogę ustawić tapety XP na tło, tylko mi się jednolity kolor odpala. Czy ten. Jest. Można grać. Yo! Perfekt! Czy to Angry Birds? Tak, oto gra, od której Angry Birds zajebało koncept. Znaczy nie zajebało, no inspirowało się, jakby to nie było ciężkie do ogarnięcia czegoś takiego. Dobra, spróbujmy jeszcze raz tą misję. To jest łatwe, totalnie najłatwiejszy element. I teraz zaczynają się schody. Nie mam pojęcia, którym miejscu muszę walnąć, żeby to się ładnie... A, w tym. Git! Dlatego, że patrzcie, ile krwi jest w tej grze. Jak gra flashowa nie miała dużo krwi, to po co istniała, nie? Pamiętam, że był symulator tortur, gdzie można było gościa skrobać żyletką, ragdola. Wszyscy ludzie, co? No, było. A to nie było jakoś takie obrzydliwe, nie było... To gore było takie bardziej, że jak za dzieciaka to się bardziej fascynowałeś tym, że to jest ragdol, jest fizyczny i robi fizyczne rzeczy. Skoro już mówimy o torturowaniu. Interactive Body. Let's get it. Dobra, to co? Pozdro, typie. Cała gierka polega na tym, że wchodzimy w interakcję z gościem, męczymy go, zarabiamy na tym hajs, kupujemy kolejne narzędzia, tego, żeby gościa miało potężne skiny, typowe dla... Czekaj, kiedy to wyszło? 2005 rok. Weźmy tak, jest Teletubbies, bo wtedy wszyscy nienawidzili Teletubbiesów. Jest Maddox. Strawberry Clock. To był mem. To był mem Newgrantsowy, z tego co pamiętam. Różne rzeczy są, nie? Mój ulubiony to oczywiście brać piąstkę i... I powiedz, kto robił, kto tak jak ja, brał sobie stąd, przechodził dookoła okna i najeżdżał na okienko tak, żeby jak najszybciej pięść przeleciała z jednego boku do drugiego. Objects, baseballs. A, po prostu piłeczki. God powers with gravity vortex. O, w sumie spoko sposób na zarobek. Buy new modes. Blood and gore. Super krew. Fly like a bird. Strasznie się to gierą jarałem, gdy byłem młodszy. Now is your chance to fly like a bird over the cityscape. Use your keys. Jakie key? O kurde. Zwrócono mi uwagę, że mój awatar Raptora jest basically fursoną z definicji. I niestety nie, ciężko mi się nie zgodzić. I to... Witajcie. No, witajcie w moim tutorialu, jak latać na elytrze w Minecraft. Ale ta gra działa tak szybko, ja pamiętam jak ona jakieś właśnie 10 FPS-ów to był max, który ta gra wyrabiała, którym się srało. O! Jak trzymam spację, to wszystko spowalnia. Skupienie bojowe. Ten obraz na streamie, to co się teraz dzieje na streamie. GM Big City. Enter. Kurde. O! Ouch! Nie pamiętam, którym się sra. Może ktoś znajdzie w necie dokumentację na temat fly like a bird. Gdzie? O! O! Skopa dostałem. To ma mocny vibe. Podoba mi się vibe tej gry teraz. O, jak wysoko da się polecieć? Zobaczmy. Yo! Wrócił. Zagrajmy najpierw w Ragdoll Laser Dodge. Nie! Noga! Pamiętam jak próbowałem grać tak, żeby urwało mu wszystkie kończyny, ale żeby żył dalej. Widzicie już pewną zależność, jeśli chodzi o gry, które ja lubiłem. O kurde! Nie! Tylko nie głowa. Fuck. Jak byłem młodszy, byłem lepszy w to, naprawdę. Uwierzcie mi. O!
Ragdoll Avalanche 2. Ludzie mnie pytają, czy milion gierek znam. Tak, już odpalam wszystkie naraz. Wszystkie naraz zostaną odpalone, nie martwcie się. O, odcięcie tych łap później ułatwiało grę dalszą. Dobra, czy jak już mu odciął biodra, to wtedy już przegrywamy zupełnie. Super Mario 63. Jest. Ladies and gentlemen, we got him. O mój Boże. Tak. Co to za remix? ZXC. Co to za ruch? Co tam, Toad? Tak, jestem streamerem na Twitchu. Oczywiście, że potrafię robić głos Toada. Ten obrót nie jest nawet atakiem. Yo, jest triple jump z 64. Bombs. Try spin attacking it. Okej, czyli to jednak jest atak. Nie działa. Dosłownie nie działa. Nie działa. Ten obrót jest super dziwny, nie rozumiem go. Czemu on to robi? Czemu Mario robi ten obrót? Czemu muzyki nie ma? Wcześniej była muzyka, teraz nie ma. Wyłączyłeś muzykę. Nie no, włączyłem w końcu. Opcje. Nieważne. Czemu? Tylko w prawym uchu mam teraz muzykę. Co się dzieje? Czemu? Co się dzieje? Kto to jak on to zrobił? Jak on to zaprojektował? Polskie Super Mario Forever lepsze. Jest za grafika! Starczy mi tego Mario. Spróbujmy innego Mario. Mario Kombat. Ale intro zajebiste. Kacper grę zrobił, widzę. Your Super Mario. What does that mean? Super Mario. Zajebiste. Co za flaszuma zajebista. Sterowanie jest dobre. Jestem w szoku trochę. Nintendo, hire this man. Hire this man, Nintendo. Hire this man. He's using Unreal Engine in any way he can. Super Mario Sunshine 64. Jest inną grą niż Mario 63? Okej, okay, zobaczmy. Nintendo, hire this man. Quality medium, low. Nie wierzę. Kochają ten remix, kochają go. Level creator, delete F. Co to było? Dobra, new game, let's go. Yes, I got the Co tam? Co to jest? O mój Boże. Bowser has taken over the castle again. Wszystko Jezu. Wszystko się zmieniło w creepypastę, zajebiste. Mario 65. Co za dźwięki wybuchów? O wow. Widzę, że inspiracja Super Mario 63. Press down, zobaczmy. O wow. Czemu każdy jest innym fontem? Czemu czwórka i dziewiątka są innymi fontami? Super Mario Bombastic, co to jest? Buziol.pl. La, la, la. Nintendo, hire this man. To Mario trzymający bazookę. Co? Nie mówcie mi, że to jest Icy Tower Mario. Super Mario Castle. Słyszeliście to, jak Polak tam mówi Super Mario Castle w stylu Mario? Wow, Polak potrafi. Ale do kokszona gra. Śmieję się, oni pewnie teraz nad cyberpunkiem pracują. Buziol, gdzie jest teraz buziol.pl? Collins Crazy Carrera, twórcy Sherwood Dungeon. I można było sobie normalnie autem jeździć, gostku, patrz! No i czy to nie jest piękne? O, i macie kamera, patrz, stoi w miejscu i sobie jeździsz. I ja spędziłem tyle czasu po prostu jeżdżąc tutaj, uderzając w te klocki, że wstyd trochę się przyznawać w sumie. Jo! Dobra, można zrobić bardzo ciasny drift. Poza tym Gorilla's Final Drive.
Fatalna była ta gra. Ale tak wyglądała rzeczywistość nasza. I jeździło się, tak? Jeździło na tych rampach. To jest oficjalne? Tak. To jest oficjalna gierka Gorillaz. Jak dla mnie, ta gierka ma potężną energię Garry's Mod. To jest Garry's Mod potężny. Half-Life 2 Flash. Co jest? Co? Play. Jak reklamy World of Tanks, tak. Zajebiste. Przeładuj Gordon. Tak się, tak w VR-ze się grało. Tak się czułem w VR-ze. Half-Life Reloaded. Greetings. Wow. Wow. Ma! Shockwave i odjebany ładny. Full life consequences. Wow. Dobra robota. Half-Life 2 Total Mayhem. Half-Life. Full life consequences. Gordon Freeman oddycha. Gdzie go wyjebało? No, jak sekwencja z teleporterem, że go przerzuca przez różne miejsca. Ja wiem, myśleliście, że to cutscenka, ale to już gra, już tu gram. O Jezu! Ten uśmiech! Uśmiech G-Mana. Hot Wheels. O kurde. Tak, pamiętam tą grę. O nie. Help. Help. Stop ham. Wow. Co to było? To jest totalnie gra do speedrunowania. Trochę zbyt za dużo losowości z tym, jak ta fizyka tutaj działa. Chociaż na pewno dałoby się to jakoś zcheezować. No, to było to, w co ja grałem, tak? Ale to było dobre. W ogóle jakie ten? Jakie dobre jakości są te grafiki? Nie zwróciłem uwagi wcześniej, bo grałeś na małym okienku oczywiście. Jakby sam domek na drzewie wygląda fatalnie, jest rozpikselowany, ale te się zachowały świetnie. Wow, totalny brak bazy, kochani. Jest! Lecimy. Klasyczny trik z klikaniem. Kurde, lecia da się. Nice. Leci! Dobra, git. Dobry wynik będzie. A, kurde. 196. I Fortnite Dance na koniec. No nic, nie, chyba że... A mogę się przyznać do czegoś? Nie lubię tej gry. Nudna była dla mnie, według mnie zawsze. No co? No, utrzymuj. Jedyne śmieszne, że piwo trzyma chłop. Więc zabawne. Bowman. O, tak, Bowman. The man with the bow. The man. Dog with the butter. Dog with the butter, the bow with the man. Versus komputer. Robimy. Aha, bo w prawo był. Dobra. Spróbujmy 12 kąt. Wyżej. Albo 14,5. D. 17. Kąt 17. Będzie hedzik. Auci. 16,6. Cyk. Porobiony. Tiger Cross. Te wczesne shockwave'y mają estetykę gier PlayStation na PlayStation 1. I to jest piękne. Iż wpuśćcie mnie. Pomocy, czekajcie. O kurwa mać! Stop him! Pomóżcie mu! No i to jest gra! Dobra, let's go! O cholera. Coś mi się wydaje, że ten framerate jest za wysoki. Zupełnie jak z ptakami.
Dziękuję, Tiger Cross. Było ciekawe. Piękne wykonanie i sztos teledysk pozdrawia. Wbijam na parkiet, no i widzę ją. Ma piękne ciało, długie włosy, koloru ciemny blond. Blisko gawrony są zajebiste. Góra, dół, bioderka w ród. Dwa kroki do przodu, no i jeden obrót w ród. A to nawet nie jest disco polo. To nie jest disco polo, właśnie o to chodzi. Niesamowite. Chomik totalnie to czuje, tak.